4 kategoriach wiekowych rywalizowali uczestnicy otwartych mistrzostw Dębicy w tenisie stołowym. W najmłodszej klasie junior zmierzyli się zawodnicy w wieku 18-35 lat. Najstarszą grupą byli zaś weterani, czyli gracze, którzy ukończyli 66 lat. W zawodach rozegranych w hali sportowej szkoły podstawowej nr 10 wzięli udział wyłącznie amatorzy, zarówno panie, jak i panowie. Dla niektórych był to debiut, chociaż nie zabrakło również stałych bywalców tego typu imprez. Kolega tu właśnie gra i rzucił mi hasło, przyjedź. Ciężko było, ale się udało. Można sobie pograć, potrenować, poznać nowych ludzi, żeby móc się ruszyć. Sporta zdrowie. Tam jest nasz kolega, przyjechał z Tarnowa, kibicujemy mocno. Wcześniej był mąż, ale trochę się nie spisał, nie poszło mi. Sobota zorganizowana, wyjście dla dzieci, nie przed telewizorem, tylko właśnie można oglądać coś. Super. Hubercik, fajnie? Tak, będziesz grał w przyszłości ping-ponga? Na pewno, że tak. Turniej miał charakter otwarty. Mieczysław Kozubek do Dębicy przyjechał z Chrzanowa. Tutaj przyjeżdżam, bo córki są, nie? No, wnuki, no to dwie wnuczki, dwie wnuków. No to przyjeżdżam, no, zadzwoni zień, no to jadę. Ja mam przyjemność, 200 km tam pal licho z benzyną, ale tak, żeby tu przyjemność zrobić. Zawodnicy, no niektórzy lepiej, niektórzy dobrze, bo jak się nie znamy, to zawsze jest inna jest atmosfera przy stole, nie? Bo każdy chce wygrać, nie? Te pierwsze, drugie, trzecie, każde czwarte, piąte to już tak, no, tak skoczkowie, nie? No to już tak jakoś inaczej jest, nie? Na dębickiej kępie już od kilku lat stawia się na rozwój sportu. Szczególnie promowane są siatkówka i właśnie tenis stołowy. Jest to już chyba, mam nadzieję, tradycją, że w dziesiątce tenis stołowy jest propagowany. Jest sportem, który uprawiają nie tylko dzieciaki, nie tylko uczniowie, ale też również dorośli, czyli odboje weterani. Jest to już 8. turniej, który organizujemy i ma miano mistrzostw Dębicy w tenisie stołowym. Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tenis stołowy łączy pokolenia, ponieważ uczestniczą dzisiaj weterani jako zawodnicy, a nasi adepci, czyli najmłodsi zawodnicy w tenisie stołowym, sędziują i podglądają i uczą się od najlepszych. Sportową działalność szkoły wspiera m.in. Stowarzyszenie Dziesiątka. Praktycznie od 8 lat sponsorujemy tą imprezę, która miała być z założenia otwarta dla wszystkich i taka jest. I cieszę się, że się tak udało to zrealizować. I oczywiście oprócz zaangażowania szkoły i Stowarzyszenia Dziesiątka jest jeszcze Biuro Turystyczne Anturia, jest firma EkoŚwiat, jest Biuro Ubezpieczeń Lucyna. I gromadzimy te fundusze po to, żeby właśnie później można było zorganizować taki otwarty turniej, który nikogo nic nie kosztuje, tylko odrobinę chęci. Wystarczy przyjść i po prostu pograć, mile spędzić czas, aktywnie, sportowo. Zwycięzcami turniejów w poszczególnych kategoriach zostali Konrad Pajdo, Leszek Maduzia, Ryszard Wszołek oraz Mieczysław Kozubek. Dla najlepszych zawodników organizatorzy przygotowali pamiątkowe dyplomy i puchary oraz nagrody rzeczowe.